Cześć! Strefa Aut i WMZPN witają w nowym formacie programu, który cyklicznie, raz w miesiącu, obejrzycie na kanale YouTube WMZPN. Skąd nazwa piłka w aucie? W terminologii futbolowej aut oznacza małą przerwę w grze. I my właśnie taką przerwę, odskocznie od futbolu, chcemy Wam zapewnić. Ale spokojnie, tematów piłkarskich na pewno nie zabraknie. W każdym odcinku pojawi się nowa osoba, którą zabierzemy na przejażdżkę. Będziemy testować samochody, rozmawiać o motoryzacji, o futbolu, a na koniec przetestujemy naszego gościa z wiedzy o motoryzacji i futbolu. Zaczynamy! Dziś tym samochodem zabierzemy gościa, którego ksywka idealnie pasuje do tego auta. A miejsce też nie jest przypadkowe, bo tej bramki bronił nie jeden raz. Siemano! Siema! No, chciałem powiedzieć, że tylko prezes rządzi dzisiaj. Nie, wszyscy są. Siema, byku! Siemano! O, masz piłeczkę. A ty coś dla mnie? A ja mam. Ty, no ja ci mogę, wiesz co, jak piłeczka. A to do odśnieżania akurat będą takie teraz. Nie no, zima, to trzeba zimowe rękawiczki założyć, nie? Ale to co? Co? Kawki się napijesz albo coś? Nie, chyba cię zabiorę na przejażdżkę. Jaką przejażdżkę? No to jedziemy, dawaj, biorę łapki, telefon brać, nie brać, kurtka, ogrzewany czy nie? Słuchaj, myślę, że damy radę i bez kurtki. No to jedziemy, no to dobra. Przystojny chłopak, dobrze ubrany. Ja cię proszę, to jedziemy. Gdzie to, co to, czym? No, słuchaj, wybieraj, możesz jechać swoim albo moim. Wiesz co, to skorzystam dzisiaj może z szarego. Prezesowski. Prezesowski. No zobaczymy, porównamy co lepsze. Dobra, to co? Przewieziesz mnie czy jak? Trzymaj. Dawaj te rękawiczki. No to trzymaj. Ja sobie schowam. Siadamy. Na razie ja, co? No dobra, pokaż. Skoro pokaż ja cię technologię. Zabieram na przejażdżkę, to... Panie. Nówka funkiel. O taki troszkę pomburczliwy ty. Temat, ten dźwięk ma. No, bo wiesz co, to co, najpierw o motoryzacji. No, możemy porozmawiać, no najpierw musisz mi wiesz, co to jest, patrzcie, troszkę większy od mojego. No, taki trochę bardziej już, jak to mówią, reprezentacyjny, najbardziej, nie, flagowy samochód z BMW, chyba lubiany też bardzo i przez naszych klientów i pewnie w ogóle przez ludzi, bo naprawdę przyjemnie się tym jeździ. Najmniejszy silnik w tej serii, czyli w serii 7, 3-litrowy diesel, 286 koni, ale ta elastyczność tego diesla jest, nie, wiesz, tak... Nie, ja znam tak, te silniki, bo wiesz co... Bo teraz już benzyna. Nie, też mam diesla, tylko że wcześniejsze dwa moje auta też były 3-litrowe, była trójka i czwórka, i piątka. No i teraz też mam piątkę, tylko że już mam 4-litrową, ale przerobiono na 5, można powiedzieć, i pół litra, także dość energiczne auto. No. Czyli zmiany przepisów, nowy ład, są obawy. Nieład. A u mnie cały czas nieład. To ruszamy powoli, będziemy sobie... Nie, ale wiem, słyszałem właśnie cały czas w BMW, że ten silnik 3 litry w diesel to pancerny silnik i no, najlepszy, nie? Tak, zdecydowanie, ale tak jak zauważyłeś nawet, że jak zaczęliśmy, jak odpaliliśmy samochód, to że ta praca tego silnika nie, to w ogóle... i super, no wiadomo, że gdzieś tam przy wyborze często, no i najczęściej sprzedawane są te dwulitrowe diesle w tych wszystkich modelach X3, X4, w piątce pewnie też. Są. I o dziwo premium marki zachowują tego diesla, wiesz, ta elektryfikacja cała, to wszystko, co się dzieje dookoła, jakby niby nie, ale jednak te diesle cały czas są pożądane. Ale powiem ci taka ciekawość, że 3-litrowy diesel jest tańszy w eksploatacji niż 2-litrowy. Bardzo możliwe. No, bardzo możliwe. To tak, nawet w BMW mówili, że no, nie dość, że lepsza frajda z jazdy,
przy tych takich już 3-4 litrowych, no i eksploatacja, niby wiesz, mniejsze, tańsze ubezpieczenie, no ale, nie, super, no ale komfort jazdy i w ogóle, ale to nie można porównywać tych nowych diesli teraz z tymi i dźwięku, tak jak ci powiedziałem na początku, że odpaliłeś silnik, że słychać tutaj tak, już no, taki fajny tak jak podmuch, i u ciebie, nie? Pewnie mamy te tryby jazdy, więc możemy sobie tam go nawet trochę jeszcze obniżyć, zrobić mu, bo jest to pneumatyczne zawieszenie, więc no on płynie, nie? Adaptacyjne. Tak, no i jakby wiesz, w trybie takim sportowym się tak jest bardzo, bardzo komfortowo po prostu, nie? Troszkę usztywnione, lepiej się trzyma na zakrętach jest i niżej, ale no ja też uwielbiam ten samochód, w sensie takim, że nawet wiem jak kobiety, które gdzieś tam, wiesz, mają problem z gabarytami czasami samochodów, aczkolwiek chyba na drodze coraz więcej ludzi i coraz więcej kobiet jeździ dużymi. Twoja żona chyba zresztą też SUV-em. Tak, SUV-a, no bo czuje się bezpieczniej na drodze, nie martwi się o krawężniki, tak jak wiesz, wsiada do mojego auta i kurde, tam jest duża felga, duże koło. I każdą dziurkę omija, powoli jedzie i... A masz rozmiar u siebie? 21. No, nawet więcej niż tu, no, tu jest 20 w standardzie. No, jeszcze te run flaty. Tak, oczywiście. I tak dalej, więc... No, ale coś za coś, nie? Jak jest tej mocy i chce się, żeby jeszcze ten samochód wyglądał, żeby to wszystko ze sobą działało. Musi jeździć i wyglądać. No u ciebie Black edycja. Nie, no to wszystko. Ja to nic srebrnego, żadnego nie chromu, żadnego białego. Chociaż za ostatnimi czasy zaczęło mi się wkręcać, że biały samochód, czarne dodatki i czarne felgi. To też takie, wiesz... No, są samochody, które w każdym kolorze wyglądają dobrze. I chyba piątka, ja się śmieję, że piątka czerwona, niebieska, jak ma te pakiety Shadow, dołożony M-pakiet, tak, to ona będzie zawsze. Performance. Nie, zawsze no to dobrze. Też właśnie fajna, taka nowy chyba kolor tej szarości, nie, i czarne elementy, zero chromu, też robi robotę. Zdecydowanie. Ja mówię, ja nawet wizualnie gdzieś ten samochód naprawdę robi wrażenie, ale ten komfort, wracając jeszcze do kobiet, no to nawet słyszałem takie stwierdzenie, że to jak po chmurce tym samochodem. Jak no się płynie, no jest, wiesz. Nasze olsztyńskie drogi, my jeszcze teraz dobrze mamy, co? Jeszcze w miarę porównej, po nowej nawierzchni, ale jak gdzieś wjedziemy w Leonharda na przy 100 milu na remont, a się jeździ to, codziennie. To twoim tam będzie? Znaczy... To masz drogi, których nienawidzisz w Olsztynie? No, była Partyzantów, ale już wiesz, tam się fajnie jeździ. No i Augustowska tam, no i takie wspomniałeś teraz. Ogólnie teraz Olsztyn, trasa Zatorze, Jaroty, poprzez Piłsudskiego Leonharda, no to tam wiesz, pole bitwy, wszystko rozkopane, masakra, nie? No, tam. To jest te, trochę takie niezrozumiałe, że cały Olsztyn naraz remontuje, nie? No ale co zrobisz, no. Ale fakt. Plus taki, że będzie, wiesz, wodociągi będą dzięki tym drogom lepsze. Nie, ale masz tak, że w ciągu dnia w pracy, przyjeżdżasz do pracy, jesteś w biurze najczęściej i z tej pracy wyjeżdżasz, czy masz tego biegania, latania, jeżdżenia po mieście, że... Znaczy, że to zależy od dnia. Wiesz co, u mnie życie tutaj w firmie zmienia się tak jak sytuacja na boisku. Może nie aż tak błyskawicznie, można coś zaplanować, ale... Są telefony, że trzeba gdzieś tam podjechać, jakieś spotkanie, no, ale to zazwyczaj się planuje to wszystko. No, ale cały codziennie spędzam gdzieś 3 godziny w trasie, wioząc młodego do przedszkola, później go odbierając, dlatego już teraz jeżdżę na obwodnicę i tam jadę od siebie, tam z firmy na górki, żeby nie w te korki się nie ładować. No, taka żona raz wyjechała po Leona o 14.30 i dzwoni do mnie po 15, że ona nie zdąży. A ja wyjechałem o 15, już byłem w drodze do siebie do domu i mówię, dobra, to zawraca, ja pojadę. I ja byłem, wyobraź sobie, szybciej niż ona była w domu z Leonem, nie? Także ja już troszkę się nauczyłem. No, bo Olsztyn jeździć, tak jest, no. Że a trzeba. A szczególnie być, teraz tak. Jedziemy Dworcową, to pana Tadzia, to moje rejony, to tu wiesz, każdą uliczkę wiem gdzie. Jakiś skrót. Słuchaj, moja żona ma taką zasadę, że ona jeździ po Olsztynie tam, gdzie jest zielone światło.
Nie wiem, jak ona to robi, że zawsze dojeżdża do celu, ale no tak mówi. Chociaż i prosto, ja... czy gdzieś musi skręcać? Właśnie nie wiem, to jest jakby cały czas zagadką dla mnie. A też nie? Ma, twoja żona tak, że na przykład mówi, skręć w prawo, na w lewo, no przecież nie ci w prawo, jedź w lewo. Powiem szczerze, że akurat tutaj... Ale chyba kobiety tak niektóre mają. I nawet parkowanie, moja żona parkuje wszędzie tyłem, zawsze mi się to podoba, że wiesz, że mamy ten komfort. Czasami musi to miejsce sobie wypatrzeć trochę dłużej, poszukać i dalej niż byśmy chcieli, ale jakby do celu, tak? Do celu najważniejsze, że jest po swojemu i że ona się nie przejmuje tym, że musi gdzieś tam cierpieć samochodowo, więc... No to kiedyś tą trasę pewnie tu, pobliżej już. No tak, często, tu często pana Tadzie. I raz, dwa i trzy, po dwa razy dziennie. Dokładnie. A wyjazdy w Polskę? Dużo jeździsz? Wiesz co, w Polskę? Jeździłem raz. Teraz mówię, nie autobusami ze 100 milem. Nie, ze 100 milem to się robiło, tak jak 100 mil, nie, nazwa. 100 mil to się spokojnie zrobiło. Raz w miesiącu jeździłem do Gdańska na rehabilitację, znaczy na kontrolę pooperacyjną z nadgarstkiem, nie? Która na szczęście się już skończyła pozytywnie, już zakończone leczenie, rehabilitacja, także ręka sprawna. A tak to czasami do Warszawy, jakieś coś, no także się śmiga. No. Teraz nie muszę troszkę to, tak? Uważać, bo te, wiesz co, nowe mandaty. No mówię właśnie, że nowy ład, nie ład, tak? Jak zwał, tak zwał, ale faktycznie trochę więcej. No można trochę, no. Tylko ciekawe, czy by mnie dogonili. Ja słyszałem taką informację, że na razie jeszcze o podatkach księgowe mają liczyć na dwa sposoby, bo jeszcze nie wiadomo, jak to liczyć, a z taryfą też jeszcze. Jak zatrzymają, to można sobie tą starą wziąć, nie? Z tamtego roku. No, nie to... wiem, czy nie przejdzie, miała... ale jak coś, to próbuj. Nie? Zapytam. Gdyby się już zdarzyło, to ten. Ale słuchaj, mam taką opinię, że Piotrek Skiba ma teraz trzy oczka w głowie. Trzy oczka w głowie? Że jedno to jest rodzina, drugie to jest trawnik na działce i trzecie to jest faktycznie twoje BMW. Jest no, to są, prawda? Czy, no, prawda? Czy jakiegoś oczka jeszcze brakuje? No i czwarte firma. Firma, oczywiście. Czwarte no, firma. Ale to jakby, dobra, rozdzielamy życie prywatne od firmowego. Tak. Firma oddzielnie i trzy rzeczy. No, rodzina najważniejsza. Oczywiście. Trawnik na działce, no to mówię, no... Pff. No to... Goalkeeper, a teraz greenkeeper. Tak, jestem, powiem ci, że nawet mam takie buty do chodzenia z kolcami. Wiesz, gdzieś takie kolce mają. Ej, mam to gdzieś w garażu. Raz chyba nawet miałem na nogach. Że można wbić się i już później następnego kroku nie zrobić. Tylko ja mam 32 metry kwadratowe trawnika, więc u ciebie trochę więcej. Ale tam gdzieś na Instagramie, Facebooku coś widziałem. Można zobaczyć, tak. Ale to też... Ale satysfakcję daje, co? No, zajawka, wiesz co, byśmy teraz pojechali, to byś nie zobaczył takiej zielonej trawy w Olsztynie. Nie ma. No, tu? A tu? Porównywalna, no tu mają... Tu za basenem? No tu właśnie, wiesz co, jak przed położeniem, przed zmianą murawy tutaj na Piłsudskiego, akurat pozdrawiam chłopaków, z klubu, ze 100 milu. My jak wyjeżdżaliśmy, to akurat chyba na trening się zbierali. Pytałem, gdzie oni jadą trenować, ale nie wiem w sumie. No jak zwykle, widzisz, okres przygotowawczy się zaczyna, a pogoda nie rozpieszcza, także zazwyczaj tak było. Nie? Dzisiaj trawę widać, ja się śmieję, że pewnie za jakiś tam, kiedy pierwsza liga rusza, pewnie gdzieś za jakiś tam miesiąc. Na przełomie lutego-marca. No, to wtedy pewnie śnieg spadnie i no, znowu będzie problem, że najlepsza murawa w pierwszej lidze, czy tam najdroższa? No najdroższa, nie no, chłopacy jak graliśmy to zachwalali, że co jak co, ale murawa to robi wrażenie i w ekstraklasie niektóre zespoły nie mają takiej, także nic tylko... To jeden plus, tylko pytanie, czy to wszystko, wiesz, w całości gdzieś tam się broni, bo ja też spotykam się z taką opinią, że tak, zrobiliśmy sobie Jupitery, już mamy murawę, nie? Tylko czy to wszystko, co dookoła już zostało zrobione, to w całości nie zebrało się by w nowość po prostu, nie? Możliwe. Mega fajnie. No, może były takie ku temu, wiesz, jakieś sytuacje, predyspozycje, tematy poruszane, bo nawet i został stworzony projekt, pewnie już teraz to już przeminął z wiatrem, też tam parę złotych się na to zostawiło. Ale tak jak powiedziałeś, murawa, oświetlenie, nie wiem, to tak jakby kanapka ze smalcem i kawiorem? Trochę tak. Wiesz, to... No nie pasuje, nie? Do tego
anturażu dookoła, nie? Bo można do tego dorzucić jeszcze pewnie kibiców, gdzieś tam jakieś takie mentalne związanie szatni, tego wszystkiego, co dookoła. Znaczy tu jest takie, wiesz co, spełnianie tych wymogów przez PZPN. Takie na zasadzie, żeby odhaczyć i na razie nam wystarczy, tak? Ale mi się wydaje, że kwestia czasu, że już po prostu PZPN nie pozwoli i nie będzie już takich stadionów. I nawet my się doczekamy w Olsztynie takiego nowoczesnego stadionu, gdzie będzie można przyjść naprawdę i obejrzeć jakieś spotkanie, porozmawiać biznesowo, spotkać się ze znajomymi. Tak, bo wiesz co, powiem Ci szczerze, że ja nie jeżdżę tak często na mecze, ale byłem na meczu z Leicester, Legii. I podobało mi się to, że faktycznie jest to po prostu wydarzenie. To tak. Nawet nie chodzi już o sam mecz, ale wiesz, te nianie na przykład, które opiekują się dzieciakami w trakcie meczu, rodzina, to jedzenie, to wszystko, przecież to całościowo trwa kilka godzin. Trzeba na mecz dojechać. Tak, to nie jest tak, że przychodzisz tylko na, wiesz, przed pierwszym gwizdkiem sędziego i tam już pewnie trybuny się zapełniają z godzinkę, wiesz, tam masz jakieś tam loże takie, jakieś gdzieś bufety, wszystko, że możesz przyjść, napić się takiego, wiesz, piwka, żeby się trochę rozluźnić, no i później wyjść z takim, wiesz, na stadion, na kibicowanie i śpiewać. My jechaliśmy i Warszawa nie umarła, tak? Warszawa żyła swoim życiem, ale w Olsztynie, gdyby to wydarzenie było na większą skalę, to Olsztyn faktycznie by pewnie na chwilę przynajmniej tu gdzieś w okolicy zamierał i to życie toczyłoby się wokół meczu, wokół Stomilu. A tak jak jest teraz mecz, powiem Ci szczerze, że czasami przejeżdżałem i widzę normalnie świecące się Jupitery. No i tak, o, mecz dzisiaj. Nawet sam się czasami na tym łapałem, że gdzieś był jakiś poniedziałek albo środa i mówię, o, Stomil gra. Ale dobra, to a propos Stomilu, to jedno takie pewnie trudniejsze pytanie, choć nie wiem, ale może zaciekawi odpowiedź na nie. Ta propozycja ostatnia. Powiesz coś więcej? Zdradzisz? Czy nie chciałbyś tego tematu? Znaczy, wiesz co? O 6 miesięcy za późno. No. Powiem szczerze, że trochę mam żal do klubu, do osób, bo było coś mówione, ustalane teoretycznie ze mną. Nie chcę uderzać tutaj w klub, bo to jest moje. O, można poczuć takie troszkę. Tak. Spróbujemy, ale nie za dużo. No, wiesz co, zatkało, nie wiem jak mówić. To na kawę zjeżdżać? Nie, śmiało. Zaskoczeniem była ta propozycja. Nie wiem skąd się wzięła, skąd miał zamysł, jaki pomysł tego wszystkiego. Trzeba było zapytać włodarzy. Czyli to była propozycja i było od razu nie? Nie, było dyskusji. Nie. Znaczy, wiesz co, rozmawialiśmy z Januszem, bo tak samo jak ja, Janek dostał propozycję powrotu, ale no tak. No, nie wyobrażamy sobie powrotu skądś, gdzie zostałem, można powiedzieć, wyrzucony jak... Jasne. No, z własnego domu. Tak, no, bo stricte tak... piłkarsko ochota może by jeszcze nawet i była, żeby to była. No, zrobić, tylko, że... ale trochę może tej dumy i tego wszystkiego zostało nadszarpniętej przy tym pożegnaniu. W zasadzie bez pożegnania, tak, po prostu i teraz już trochę to siedzi w sercu. Znaczy to jest bardzo, bardzo gruby temat, powiem Ci, bo Stomil w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i zostanie do końca życia. Tylko, że ja też trzeba mieć swoją godność. Jeżeli było coś rozmawiane, ustalane przed moim zabiegiem i ja miałem albo się zgodzić na jedną opcję, albo na drugą, a udałem się na operację, później rozjechaliśmy się na urlopy, wracam z urlopu i po prostu dostaję informację, że mnie nie ma na liście, a przez ten miesiąc czasu nie było osoby, wyobraź sobie, która by do mnie zadzwoniła i powiedziała mi w oczy. No, mi się wydaje, że trzeba być ludźmi, nawet jeżeli to jest najgorsza prawda, ale powiedzmy, no nie stać, Piotr, jesteś za stary, nie wiem, nie masz nic do przekazania, nie potrzebujemy Cię, idzie nowe, no coś takiego, no to człowiek nie żył tą nadzieją, no wiadomo, że nadzieja umiera ostatnia. No i się rozstaliśmy, no pożegnała mnie osoba w postaci trenera Stawskiego, która była w klubie od paru godzin, no to...
No to jest w ogóle chyba taki trochę trudny element futbolu, tych rozstań, tych wiesz, znaczy... często się mówi o tym, że ktoś ma, tak jak ty masz 100 mil w sercu, to też przecież to jesteś jedyną osobą, która została, wiesz, w skali nawet i czy polskiego futbolu, czy ten pożegnana nagle bez tego. I możliwe. Trochę brakuje, a przecież czasami doceniane są osoby, które są krócej, mniej związane mentalnie z regionem życie i tak dalej. Pokazuje, że nie ma sentymentów, nie? Tak? No to trochę w futbolu i w biznesie jest podobnie, podobnie, nie? Podobnie, tak. No wiesz, tu... Ja nie żałuję. Nie żałuję tego, co się stało. Nie żałuję tego, że wcześniej odszedłem ze 100 milu. Po prostu to był mój styl życia. I tak jak powiedziałem, będzie ze mną do końca moich dni ten klub. Coś się wydarzyło, ale coś się skończyło, coś się zaczęło. Także nowy rozdział w moim życiu, wiesz, no staram się... Chociaż, no widzisz, wszystko zaczęło się od tego, że pojawiła się propozycja ze 100 milu, a później pojawiły się kolejne z okolicznych klubów, także ja się śmiałem, że nawet... Czyli jak kończyłeś ze 100 milem, to w zasadzie nie było tematów, czy... No nie było, znaczy był temat z drugiej ligi. Okay. Tylko, że świadomie odmawiałem, bo jak wiadomo, musiałem przejść rehabilitację. Właśnie widzisz, też zostałem tak zwanym, może nie tyle co lodzie, tylko że na swoje, żeby na swój koszt, na poświęcać i przez te pół roku pracowałem nad naprawą ręki, rehabilitacja, wszystko wiesz, na swoje barki nagle mi spadło. No tak to zapewniał klub, chociaż wspomógł finansowo, jeżeli chodzi o sam zabieg, który się odbył w Poznaniu w Rehasporcie. No ale później no, stało się jak się stało, nie? No ale życie się nie kończy, trzeba brnąć dalej, także wiesz. Tak to w życiu piłkarza bywa, no. Tylko że to, wiesz, i też za zasługi, no, może ktoś tam prawdę powie, że nic nie ma za zasługi, no okej, no, tylko że coś takiego się złamało może w moim sercu, może ja sobie za dużo wyobrażałem tego wszystkiego, chociaż, wiesz co, to było, minęło, ale ludzie do tego wracają, spotkając mnie na ulicy, w sklepie, gdzieś tam, czy dzwoniąc i pytają się, co się stało. Nawet Łukasz Załuska ostatnio dzwonił do mnie i się pyta, a ty co, skończyłeś tą rehabilitację? Kiedy cię zobaczę w ramce 100 milu? Ja mówię, no człowieku, przecież ja od pół roku nie jestem już w klubie. Nie? Ja mówię, co ty gadasz? Ja myślałem, że ty się tylko rehabilitujesz i cały czas jesteś na kontrakcie. Ja mówię, no... Jest. Ale wiesz, myślę, że tak jak ty powiedziałeś, że ludzie cię spotykają, bo trochę tak pewnie w Olsztynie jest, że myślisz skiba, myślisz 100 mil, nie? Jakby dzisiaj pewnie też już chciałbyś, żeby bardziej było to biznesowo kojarzone, jakby w perspektywie czasu. Natomiast no z drugiej strony pytanie, bo ja mam takie wrażenie, że w tym ostatnim czasie już nie byłeś stricte też taką... Wycisza, pewną tak. Też jedynką 100 milu, że jakby tam się trochę mieszało. To grałeś, to jednak chcieli postawić na młodszego, to ktoś przyszedł, to coś tam. I wydaje mi się, że też w tej kontynuacji, albo inaczej, w tej twojej karierze i tym byciem ze 100 milem zabrakło tego finału imprezy do końca i takiego, tak jak ty mówisz, odejścia w tym najbardziej optymalnym punkcie czy miejscu, nie? Że dobra, Piotrek, teraz to mamy 20-latka na twoje miejsce. Ty zostań już przez rok jeszcze jako teraz, ten drugi. Teraz, że ci wejdę w zdanie, może temu służyła też ta propozycja, żeby się przygotować i zakończyć te jakimś tam meczem pożegnalnym. Może taki był zamysł tego wszystkiego. Nie wiem, nie przekonam się. Ale tak jak powiedziałeś, już ostatnie sezony to takie było troszkę wyciszenie mojej osoby, no ale też po rozmowach świadomych ze sztabem, że już było widać, że już ja też tak dojrzewam do tego, żeby być na przykład w szatni gdzieś tam i podpowiadać, poprawiać. Wiadomo, że trener bramkarzy, ale jeżeli masz u boku jakiegoś takiego doświadczonego bramkarza, no to jest największy skarb na świecie. I mi się wydaje, że powinno się to pielęgnować. No, ale... z
drugiej strony akurat pozycja bramkarza jest chyba najłatwiejsza do zarządzania, tak z perspektywy, wiesz, w sensie mówię do zarządzania, do ustawienia tej hierarchii i do poukładania pewnych rzeczy, bo jednak masz tylko najczęściej dwóch ludzi, no jest jakiś tam ktoś często trzeci, czy coś w tym stylu, ale jednak no, najczęściej bywa tak, że tylko jest dwóch ludzi, których musisz poukładać, nie? Bo jakby zarządzać całym zespołem, a tutaj dlatego tak z perspektywy patrzę, że wiesz, może gdybyś wiedział, bo wiem, że zawsze mówiłeś o tym, że i to marzenie jakby chyba trochę zostanie niespełnione już, że zabrakło tego najwyższego poziomu, a no, były ku temu okazje i pewnie wtedy ten 100 mil w sercu kierował, że a wolę, to nie, wolę tu pierwszym niż tam znaczy, drugim no, nie, i walczyć. To może nie tyle, co obawa była taka, że pójdę gdzieś do innego klubu i będę siedział albo w ogóle na mecze nie jeździł. Nie, to brońcie Boże, bo pierwsze co na przykład jak graliśmy jeszcze to hen-hen, Arka awansowała do Ekstraklasy, my graliśmy przed nimi sezon, ostatni sparing i się tam pierwszy bramkarz rozjechał. No i ja tam pobroniłem trochę, no i od razu zadzwonili, że z propozycją, a mi się kończył kontrakt, bo to był czerwiec, lipiec, coś takiego. I wyobraź sobie, że ja od razu po telefonie to do Biedrzy świętej pamięci Andrzeja poszedłem i powiedziałem, jaka sytuacja i w ciągu jednego dnia podpisałem nowy kontrakt ze 100 milion. Nie powiedziałem, że odchodzę, bo że idę, tylko zostałem 100 milu serce, 100 mil w sercu, na dobre i na złe. I, no ale śni ci się po nocach ta Ekstraklasa, czy już z każdym dniem jest coraz mniej, czy po prostu jest tak, że czasami tylko jeszcze? Nie, no jak jest sezon Ekstraklasy, to u mnie od piątku do poniedziałku oglądasz, cały czas leci. No, cały czas, wiesz, nawet nie siedzę przed telewizorem, ale coś tam pikczę, czy... Czyli jesteś hipsterem futbolu, bo oglądasz polską Ekstraklasę. Znaczy nie, pasjonatą. Tak? Tak jak BMW, tak. Nie, no, wiesz co, mi fajnie, ja dość blisko jestem Ekstraklasy i w ogóle polskiej no piłki, tak, bo masz, ja się cieszę, to, tak, każdym bramkarzem, który broni w moich rękawicach w polskiej piłce i na świecie w ogóle. No jak ty fajnie na nich mówisz? Klakierki. No klakierki, no tak. Wychowankowie, niech tak będzie znaczy ładnie. Wychowankowie, no to... No firmy jakby w ten sposób można postrzegać to trochę, tak? No bo jesteś, no to jest twoje, tak? To ty to stworzyłeś tutaj na tym rynku. Ekspansja chyba też już jakaś jest. Jest, jest. No i dlatego ja się cieszę, wiesz, widząc rękawice i trzymam kciuki. Najgorzej jest, jak są derby for keepers na każdym poziomie, jaki... 0-0. Wiesz, no to wtedy życzę 0-0, żeby jeszcze po dwa karne pobronili itp. itd., nie? Tak jak Rafał Strączek w meczu z Termaliką, gdzie bronił w moich rękawicach, tam nie były derby for keepers, ale kurde, zrobił coś fenomenalnego, robotę. Ale w ogóle mega bramkarz. No, co będzie? No teraz tak, do Francji idzie po tym sezonie. Także do Bordeaux. To już możemy o tym mówić? Już tak nie spojrzę. Po cicho. Dobra. To się wytnie. No, mam nadzieję, że nie wyczają. Nie. Małe zasięgi mamy, bo to pierwszy program, to może no, jeszcze się uchowa z kilka miesięcy. Także mówię, no naprawdę, no to jest fajne i ten kontakt cały czas z futbolem jest, bo jak wiesz... Czyli podsumowując, masz nowe cele, nowe plany, nowe rzeczy, więc Ekstraklasa u Piotrka Skiby, że nie, na 90minut.pl nie ma tam występu żadnego. Nie, no niestety, niestety trzeba to Ekstraklasa, rubryka, liczba zero i tak już niech zostanie. No. Mam nadzieję, że może mój Leon zmieni takie statystyki, jeżeli będzie w ogóle chciał grać w piłkę także. A powiedz, a jak wspominasz ten okres? Zapytam cię najpierw o to, czy motoryzacyjne przygody w Anglii miałeś jakieś? Oj, kolego. Zabraknie nam czasu. Znaczy nie wiem ile mamy, bo co? No to możemy jeździć. Słuchaj, zatankowałem do pełna. Dawaj ty, wiesz co, no miałem w Anglii w ogóle. Nie wiem, jak tam mogą w fabryce skrzywdzić samochody i stawiając kierownicę po prawej stronie, to wiesz... Aż no, takie masz na ten temat zdanie. No tam dostosowują do kierunku jazdy i tego w ogóle ruchu, ale dla mnie to strasznie było dziwne, przyjeżdżając z Polski, przełożyć, wsiąść i wiesz, ja tak samo jak przyjeżdżałem po jakimś czasie z Anglii, to ja szukałem skrzyni biegów, wiesz, jak jeździłem w Anglii na co dzień, to skrzyni biegów tam w podłokietniku i taki właśnie miałem, wiesz... Bo to jest kwestia przyzwyczajenia, to taki ten automat, manual. Ludzie, którzy jeżdżą cały czas manualem, nagle mówią, no nie, ja do automatu nie wsiądę, nie chcę. Potem jeden dzień automatem i już nie chcą wracać. Się płynie cały czas i... Tak.
Miałem. Tam miałem bodajże trzy same. Jedną. Jedną? Petardę. Taką kurde, ala, ci, ala, ala Pawlik Leganza, taka wiesz. Pawlik Leganza albo Pawlik Mercedes. Ty. Nie no, miałem każdy. W ogóle jestem takim gościem, jeżeli chodzi o samochody, że ja przerabiam fabryczne, obojętnie co, nie wiem, felgi zmieniam, dokupuję większe tuby, wydechy, siedzenia sportowe, kierownice sportowe, oczywiście sprzęt grający, także w każdym samochodzie. Musi po prostu podotykać po swojemu ten samochód. Pod siebie dopasować. Ale sam też coś, czy tylko fachowcy? Nie, w Anglii trochę grzebałem, a ogólnie jeżeli sam, no to w Polsce to był mój drugi samochód, Kadett GS. 2 litry 16V, 150 koni. Piękna historia. No, drugi, a pierwszy jaki był? Kadett GSI 16, 2-litrowy. Czyli wcześniej byłeś fanatykiem kadeta, dopiero znaczy, później byłoby. Sportowego samochodu. Ogólnie każdy miałem, bo miałem kadety te sportowe GSI, najpierw 8-zaworowe, później 16, tak zwaną słynną. Później był, to już w Anglii, był Mitsubishi Colt, Toyota Celica, Renault Megane sportowe. To może nie wiem, o Renault Megane, gdzie tam założyłem koła, zawieszenie od takiego sportowego Renówki, która jeździ po, no nie wiem, po slickach cały czas. Zawieszenie było 7 cm obniżone, to sobie wyobraź, jak ja tam jechałem, nie? Cały czas, wiesz. Ja zęby sam... miałeś zrobione wtedy, no nie, plomby no, wypadały. Nie, wypadły naprawdę, no, tam każdy się bał nią jeździć. I nią wróciłem do Polski. Nią wróciłem do Polski już na stałe. Mając z tyłu jeszcze taki stacjonarny stary komputer, oczywiście z tyłu, bo to był przód napęd, to z przodu zimówki, z tyłu letnie, to te letnie dziewiętnastki były wsadzone do tyłu, gdzie ja się zapakowałem, wiesz, sam wracałem. Czyli z Anglii jak wracałeś nie miałeś bagaży, miałeś tylko bagaże samochodu. Nie, cały załadowałem się w samochód, wszystko to co miałem, rzeczy, rękawice, i podjeżdżam na granicę do Francji. Anglia, Francja, tak, na prom i pani mówi na odprawie, że będzie trzepako, będzie kontrola. No to ja mówię, że nie, proszę pani, ja chyba z pół dnia pakowałem ten samochód, nie mam jak. Ja tu jestem pierwszy i ostatni raz i już mnie pani więcej nie zobaczy. Że już wracam do Polski, mnie nie będzie. Aha, no dobra, no to mnie puścili na ten prom. No i później się zaczęło jazda przez Europę, warunki tragiczne były, bo to była gdzieś zima. I pamiętam jak dziś jeszcze nawigacja TomTom, wstawione były Olsztyn i chyba w Holandii bodajże, czy w Belgii. Jak już nie, wjechałem do Niemiec i na nawigacja, wiesz, tak sobie puszczałem jakąś muzyczkę głośno, żeby nie zasnąć, 5 litrów Red Bulla pod pachą, żeby, wiesz, i jadę, nie? I się aż wkurzyłem, bo nawigacja mówi do mnie Berlin 600 i patrzę równa droga i ja mówię, no nie, to nawet do mnie nawigacja nie będzie jechała, mówiła, także wiesz, no to disco polo i sobie śpiewałem, kurwa, muzykę. Pierwsze co wjeżdżam do Polski i zderza, kurwa, wiesz, bo był taki jakiś spoiler pod tymi. Zaczęło się. Zaczęło jestem się. U siebie, jestem u siebie. No. Ja akurat wtedy, pamiętam, przyjechałem do mamy, do pracy, mama do mnie dzwoni, ja nie odbieram specjalnie, bo niespodzianka. I po tej całej 17 godzin jechałem. Wiem, że to niezdrowo, bo oczy miałem czerwone jak... No samo... najgorsze te ostatnie też. No, że coraz bliżej do domu. To brudnica, już wie, tak, ostru, tak. Już przysypiasz, naprawdę. No i wyobraź sobie, że wchodzę do mamy. Nie zachęcamy do 17 nie, godzin. Nie ma szans. Nie. Nawet przy pomocy 5 Red Bulli, nie. Nie. I mama wydzwania do mnie, ja już gdzieś za Ostrudą pod Olsztynem i odrzucam, wiesz. I nagle wchodzę do niej do pracy. Synu, ty co? Wiesz, przecież ja wydzwoniłem, patrzy w telefon, na mnie nie dowierza, że ja jestem, wiesz, gdzie byłem jeszcze wczoraj 1700 km od Olsztyna, no. Taka, wiesz. Też mi raz zwinęli w Anglii samochód, w Angole. Wracali z imprezy, a miałem tego Mitsubishi Colta trochę zrobionego, sprzęt grający, dudniło i też. Wstaję rano, gdzieś na jakiś shopping chcę wyjechać w niedzielę, patrzę, nie ma samochodu, no i panika, nie, co tu robić. No i znaleźli po dwóch dniach już ogołocanego z felt, siedzeń, sprzętu grającego i takie, wszystko się, wiesz, w życiu zdarzyło. Wróciłeś do Polski? No i się zaczęło. Morok.
Morok. Na ciebie co? Trenowałem tutaj w Stomilu, ale Stomil podpisał ze mną umowę i wypożyczał mi, żebym się zaklimatyzował tutaj w Morągu. Pół roku. Pół roku. Minęliśmy się. Ja wtedy odszedłem z Morąga. Pamiętam? No, możliwe, i ty przecież tak. Byliście tam top of the top w lidze, no, powiem ci, dwie że... bramki stracone w nie, rundzie. No, dwie to nie, ale z siedem może tam w rundzie i parę karnych obronionych, także wiesz, był argument, żeby nie ściągnąć szybciej. Mój przyjaciel wtedy, Artur Naczes, pamiętam, z karnych pakował był na ciasno. Co kolejkę chyba, no, nie? No nie, no było fajna ekipa, fajny czas. To Morąg do aklimatyzacji w Polsce to chyba najlepsze miejsce. No jeszcze jak Czesiu był wtedy w ogóle tam. Wiesz. Przynajmniej ta ekipa, która, no, która stara była. Stara gwardia. Tak. Wiesz, to ten kurde, podróże busem. Daniel Madej też jeszcze, tutaj był, Paweł man. Galik, tak, tak. Kuba Lipka. Był. O Jezu, to był. Naprawdę tam w szatni, ja też przecież byłem, więc no, nie, wesoło, tam, wesoło. Wesoło. Nie, no, a jak wynik jeszcze za tym no, szedł? Już. Trener Żukowski, jak jest wynik, to wiadomo. To jest dobrze. I nie wychyla się też nie, zbytnio, nie przeszkadza. Póki żre, to jest okej, okay. fajny moment. Ale tylko pół roku i pół już, roku i już Stomil powiedział, chodź. Tak, chodź, Piotrek, już, jesteś już ready. Później. To ile łącznie później po powrocie? To czasu minęło? 7, 9, 10 sezonów, coś takiego jakoś tak. No, powiem ci, że nie wiem, bo już po 200 meczu przestałem liczyć. Czekaj, wiesz co, pojedziemy. Nie mam jej przepisów. Nie, mam nie, podwójna ciągła tylko. Zmienimy się, no bo a, przecież... No bo wolny pas, no. Dokładnie. Jak moja żona? Wolne, mamy co prawda czerwone, ale myślę, że... No i nie, no fajny okres aklimatyzacji, fajny czas, także mówię. No a później się zaczęła histeria z tym. A kiedy, bo wróciłeś i ten temat rękawic i tego sprzętu sportowego już był, narodził się on w Anglii, wiesz? Tak. I no pewnie już o to nieraz Cię ktoś pytał, o tą genezę, o tą historię, ale ja Cię zapytam odwrotnie. Czy nie miałeś sytuacji, w której ktoś Ci mówił, nawet i w Stomilu, Piotrek, to Ty się zdecyduj, Ty chcesz grać, Ty chcesz nie. robić biznes? Bo wiesz, większość ludzi pewnie docenia to, że ktoś robi coś więcej jeszcze, że ma jakiś pomysł na życie po życiu, nie? Że jakby nie, jest... mnie wiesz co, wspierali wszyscy i chłopacy tutaj w klubie, co byli, Stara Gwardia, rodzice, bo to był powód, że wróciłem do Polski. Okay. Żeby to być, był, to tak, było. No, jednym z wielu, no, znaczy jednym z głównych. Bo już to zaczęło tak kąsać, że może. Ale to bardziej męczyło Cię życie w Anglii już? Czy bardziej chciałeś wrócić, i bo miałeś ten konkretny pomysł na to, będę grał, będę robił biznes i wiem, co chcę znaczy, od życia ja i jak to będzie w Anglii wyglądało. Nie spełniłem, jeżeli chodzi o granie, bo okay. też nie grałem na najwyższych szczeblach, gdzie to było... A też ogóle... były jakieś tam, były, niewiele były. Brakowało. Nie, no było te, wiesz, żebym, kurde... Nie mówił po angielsku kali, kochać, kali, chcieć, tylko władał trochę lepiej angielskim, bo tam pamiętam nawet Czecha, taki był na testach w Lidz, się pytałem, jak się mówi po angielsku, także jakiś no właśnie, tam te Lidz było, nie? Tak, Lidz, no, to był klub, który spadł z Premiership, no ale coś nie pykło. Czegoś zabrakło. Coś nie pykło, czegoś zabrakło. To jest jedno z tych stwierdzeń, które można użyć prawie zawsze. No, tak. No i wiesz, postanowiłem zostać, ale no i z każdym sezonem grałem level wyżej. Nawet tam była epizod w jakiejś tam Anglice, narodowym meczu z herbem angielskiej federacji na piersi, a coś tam łyknąłem tego angielskiego futbolu. Może trochę za wcześnie, bo dzisiaj chyba ta otoczka wśród polskich bramkarzy w ogóle już w Europie przez te nazwiska, które gdzieś się przewijały. Chociaż w tamtych czasach nie, też było, wiesz, sporo, to tak? Bardzo, Tomek Kuszczak nie, wtedy, tak, Fabiański, Szczęsny, to jakby jeszcze cała... oni tak nie byli, wiesz co, bardziej mnie porównywali do, jak jakieś tam gazety pisały, to jak Tomaszewski gdzieś tam na Wembley, to też. Wiesz, to jeszcze... Ale Bartek Białkowski to chyba też już był ten nie wiem, czy on już tam był. Czy nie później on trochę przyjechał. No ale mniejsza większość, no wiesz, no i... bo najpierw ogólnie to trochę zawikłane, bo będąc w Anglii nawiązałem kontakty, żeby być jakiejś takiej stricto powiązanej tym, co teraz robię i byłem angielskiej firmy dystrybutorem na całą Polskę. No ale tam też coś nie pykło, bo nie chcieli spełniać takich jakby, nie wiem, marketingowych rzeczy, żeby to bardziej rozwijać itp. itd. No więc postanowiłem swoją, będąc już tu, swoją markę.
No i w 2014 roku za sprawą Zbyszka Małkowskiego rękawice Forkeepers zadebiutowały na najwyższym poziomie w Ekstraklasie. No i już wtedy coś pykło. Zazębiło jest, i tak. No bo w Polsce to powiedzmy, że już jest faktycznie marka, która jest znana, która działa na wyobraźnię, szczególnie pewnie wśród bramkarzy. Ale no bo wiadomo, że sprzęt piłkarski to jest, wiesz, kilka firm, chociaż teraz coraz więcej takich tych niszowych się pojawia, typu Kappa, Diadora, gdzieś wiadomo, za naszych czasów trochę, w sensie moich, jakaś tam Zina, Jako, to no, były takie firmy, które gdzieś się przewijały, a w rękawicach stricte są jakieś jeszcze inne polskie marki, które występują, albo inaczej, czy wśród marek takich premium prawdziwych to jest jakiś potentat, którego chciałbyś gdzieś tam jeszcze trochę popodgryzać i wyjść z tym wszystkim? Jesteśmy w tej samej branży, Adidas, Roche, Old Sport, czyli takie firmy, które no, są potężne i znane na świecie już od kilkudziesięciu lat. Ale ja im stąpam małym kroczkami. Step by step, jak mówię. Czują mój oddech. Wiedzą, kto to jest Skiba i Forkeepers. Znaczy, nie wiem, czy wiedzą, wiesz. Może tutaj dystrybutorzy na Polskę pewnie mają świadomość, że jest taka firma Forkeepers. No, ale mówię, cały czas dla mnie jest mało i z każdą nową kolekcją się rozwijamy. Najważniejsze jest to, że słuchamy klientów i mi się wydaje, że najlepszą renomą jest, jak bramkarz ubierze twoje rękawice, jest z tego zadowolony, zagra jeszcze na zero, to już w ogóle, wiesz, najlepsze rękawice ever. No, tylko wiadomo, że rękawice same nie bronią, ale mają nie przeszkadzać. Ja wiem po sobie, jak rękawice są ważnym elementem dla bramkarza, to tak samo dla piłkarza buty, nie? U nas to było trochę inaczej, rękawice. No i taki produkt staram się bramkarzom zaoferować. To kto oprócz Piotrka Skiby jest najbardziej opiniotwórczym bramkarzem? Opiniotwórczym? Wiesz co, no swego czasu był Arek Malarz, chyba znany wszystkim, tak mi się wydaje. No, mamy tych tak zwanych klakierków wszędzie, no i z każdym mam kontakt i każdego słucham i wiesz, na razie nie ma jakichś takich złych feedbacków, także to cieszy, no ale tak jak powiedziałem. Nie będę Cię pytał tutaj na wizji o to, co jest, wiesz, największą wadą Forkeepers, bo nie ma tych wad. Nie ma w ogóle żadnej, to jest top. Znaczy, top. Że czasami... ZB top. Nie, że czasami wpuszczą bramkę, ale to kurde, no widzisz. Ale to... nie same z się. No ale no, czasami, nie no, się śmieje. To co, zamieniamy się? Ty, no właśnie, my tu gadu, no. A chyba nie po to... Emil będzie na nas czekał z niespodzianką, bo będziemy Cię dzisiaj jeszcze testować na koniec. O matko, mam nadzieję, że... Więc ja Cię będę mniej więcej kierował, ale na spokojnie, myślę, że mamy jeszcze parę minut. Parę minut, no dobra, Na jakieś testowanie samochodu. Więc... Samochodu, no dobra, to ja przesiadamy się. Ja się przesiadam. Nie wiem, no może to wiesz... Ale jakby, ciekaw jestem Twojego odbioru z pozycji kierowcy samochodu. Tego segmentu wyżej, bo jeździłeś siódemką za kierownicą, czy...? Siódemką jeździłem, testowałem przed zakupem piątki. Zastanawiałeś się. Wiesz co, tylko że tam mnie przewiózł tą kurde potężną, co była w TVN Turbo 12, to kosmos, tam to normalnie... Tam trzeba hak, przyczepkę i tam... dystrybutor swój wozić od razu, nie? Bo tak. Bez tego to nie da rady. A teraz już znowu zaczynamy patrzeć coraz mocniej na spalanie i to, co rozmawialiśmy a propos motoryzacji, że wiesz, że ten, nawet w tych segmentach, w sensie samochodach premium, ten diesel cały czas jest i wydaje mi się, że on będzie wciąż sprzedawalny. Nie wiem, jak to wyjdzie. Myślisz, że motoryzacja jest gotowa, żeby pozbyć się diesla? Na ten moment na pewno polska motoryzacja nie jest gotowa na to, żeby przyjąć elektryki. No. Bo wspomniana ta Warszawa, ja ze swojego odczucia, w Warszawie jest ciężko znaleźć miejsce do zaparkowania samochodu. A jak ja miałbym pojechać dzisiaj załatwić jakąś sprawę do Warszawy i mieć z tyłu głowy jeszcze to, że mam sobie tam naładować samochód, to muszę brać nocleg. No bo to nierealne jest. A do Warszawy dzisiaj mamy za chwilę dwupasmówkę, która... Dobra, jadę. Prosto. Przed siebie. Tak. Na razie, wiesz... Jak to mój instruktor jazdy mówił? Za 15, 15, tak? Za 15, 3, dokładnie. I mówił mi, że
Bo też jak na nauce jazdy, to wiesz. No tak, to nie można. Wiesz, taki hamul, gdzieś mnie połapał, ty, będziesz miał swój samochód, to będziesz jeździł, jak będziesz chciał, nie? Tak, a wiesz, pozycja tego samochodu, w sensie to opakowanie trochę sprzyja, nie? Żeby tu łokieć no tak. Położyć, tutaj co, drugi łokietek. To jest fajne w BMW, że jesteś ty, taki jakby kokpit i samochód, wiesz, tu zabudowany, pięknie, coś wspaniałego. Ja nie byłem fanatykiem BMW, nie powiem, że jestem dzisiaj już jakimś totalnie, bo ja w ogóle, wiesz, przez to, że dotykam różnych samochodów, no. Że to jest i Dacia, i BMW, i najniższy możliwy segment, i Skoda taka, i to jakby staram się zawsze gdzieś tam z samochodu wyciągać te pozytywy, wiedzieć. Ale kiedyś miałem takie postrzeganie, że mówię, czemu oni tego środka nie zmieniają, czemu oni tu nic nie robią. Wiadomo, to trochę no to się zmienia, wirtualne tak. Kokpity i tak dalej, ale później jak zacząłem jeździć BMW, to mówię, właśnie dlatego nie zmieniają, bo tylko tak intuicyjne to jest wszystko, że wsiadasz i od razu wiesz co i jak, gdzie co jest, nic nie trzeba robić. Oczywiście te gadżeciarstwo całe, które jest, no to no, fajnie, nie? Mieć podgrzewaną kierownicę, podgrzewane fotele, no, ale to tak, coś indukcję coś telefonu no. Dzisiaj, bo przecież telefon musi się ładować dla biznesmena non-stop. Cały czas no tak, cały gotowości, czas tak, więc jak najbardziej. Nie, ale... no tu widzę, że doposażona, no, bardzo piękne auto, nie omieszkam, wiesz, że już... To masz już w głowie kolejny samochód? Wiesz co, no, ciężko mi, kurde, będzie się rozstać z tą moją czarną Wołgą tak zwaną, nie? Nie stricte z piątką po prostu, tylko z tym konkretnym samochodem, bo już go masz tak zrobionego no pod siebie, on, że... No on bardzo jest zmieniony, zmodyfikowany, tam niecałe 4 sekundy do setki mam, także to jest co, no... I max. No i max odcięte, wszystko, wiesz, tam bez żadnej odcinki na maxa kręcisz, jakby była wskazówka taka, to nie wiem, czy bym nie ukręcił, wiesz, licznika, nie? Ograniczenia, jakieś wydłużone skrzynie, ustawienia, to wszystko, jakieś interkulery sportowe, no potężnie jest tam zrobione te auto, nie? Jakieś nawet body, jakieś tam wymienione, doposażone jest w M-Performers, takie, nie wiem, fanatyk. No. Ale żonę ubrałeś w inną markę. Wiesz co, no, żonę ubrałem w inną markę, bo taki sobie teraz upatrzyła, bo... Czy taka była potrzeba chwili, bo nie było na rynku? Znaczy ogólnie teraz skup sobie, znaczy chcieli kupić samochód, to musisz czekać, nie wiem, po pół roku, coś takiego. No, nie ma na przykład przełącznika, ty byś chciał. Nie ma czegoś, no masakra jest w ogóle na rynku motoryzacyjnym. Wejdź w ogóle do salonu jakiegoś i zobacz samochody, które są dostępne od ręki, to dostaniesz albo Golasa, albo wiesz, no, dlatego ja mi się wydaje, że też miałem, bo też myślałem nad wypożyczalniami, żeby ten i powiem, że to też jest fajne rozwiązanie, że tu nie martwisz się o nic, pewne źródło, samochód jest wręcz cały czas serwisowany, o nic się nie martwisz i... To ty masz takie postrzeganie też pewnie z perspektywy trochę jednak tego przedsiębiorcy. To znaczy, że my się uczymy jako Polacy tego korzystania, nie posiadania, nie muszę mieć, tylko jednak no, starej daty. To jest tak, to jest bezinwazyjne myślenie, na moje życie, bo tak jak ty masz się zajmować sprzedażą sprzętu, obsługą klientów i tak dalej, więc samochód masz kupić. I on ma być przez jakiś czas i nie lubisz podłubać, okej, okay, to jest jakby. Znaczy u mnie to jest tak, to u mnie to ale jest na przykład troszkę samochód inaczej. Dla żony, ten, który tu, dzieci, przedszkole, no to nie chcesz sytuacji, w której żona dzwoni rano i mówi, Piotrek, nie zawiozę młodego do przedszkola, bo samochód nie działa i nie, tak dalej, no, nie? Więc... Nie, no to no, podstawa jest, wiesz, no i żona sobie wybrała taki, co stoi przed nami. Taki wybrała, taki ma, odhaczony. Najważniejsze, żona zadowolona. Mam spokój w głowie. Masz trawnik, tu tematy samochodowe zaspokojone. 100 mil obgadany, wiemy wszystko, co obgadany, jak to brzmi. Nie, no wiesz co, no, był to poruszony temat, mówię, o 100 milu to bym mógł gadać, byśmy musieli jeszcze raz tankować i do pełna, a tu chociaż patrzę, że no, moglibyśmy tą Warszawę zaliczyć no, spokojnie, wrócić. No i to na jednym baku mi się wydaje, jeszcze byśmy sobie pojeździli po Olsztynie, nie? Bo no, to tak do 1000 km myślę, że można w trasie jak najbardziej spokojnie to zrobić, nie? No. Ale to Piotr Skiba, fanatyk BMW, fanatyk motoryzacji, a w 100 milu w szatni był ktoś większym fanatykiem? Może go zaprosimy do nas, może nam wskażesz
Może nie, nawet nie ze 100 milu, nie przypomina to... mi się. Nie, przypomina mi się. Ja. Number one, ja. Nie przypomina mi się. Czyli dobrze wybraliśmy pierwszego gościa. Wiedzieliśmy. No, się okaże później, zobaczymy, wiesz. No. No, a będziemy tam wycinać. Nie, no na pewno. No. Coś tam nam wyjdzie. Nie? No to co? Trochę może. Mamy trochę prostej. I on tak ładnie nam pracuje, ale coś nam chyba... Nie, no jest, powiem ci, no, zapomniałem Janosika włączyć, bo to wiadomo, no. Spokojnie, mamy 70 i my jedziemy... 77. Ale jest, ja lubię ten samochód przez ten komfort, tę ciszę, ten taki spokój i w ogóle takie poczucie bezpieczeństwa duże. No to wie, jakie jest, no wiesz, to jest, no... Jest ogromny, ta maska... To też kwestia, wiesz, my mamy jako firma styczność z tymi kolizjami, z tymi wypadkami i naprawdę bardzo dużo dużych samochodów, która gdzieś jest rozbita, czy jest uczestnikiem kolizji i jednak podstawiamy później ten samochód zastępczy, no to często ci klienci no, w zasadzie wychodzą, wiesz, odczepią się tylko i samochód połowy nie ma przodu i tak dalej, a z takiego, nie wiem, tam największego GLS-a, czy jakiejś X7, czy cokolwiek, no duże auto to jednak jest margines bezpieczeństwa, nie? Więc jak ktoś jeszcze faktycznie porusza się tylko po mieście, te prędkości są niewielkie, to te wszystkie małe samochody, no wiadomo, wybronią się, ale gdzieś przy jakiejś większej kolizji to już warto o tym pamiętać, że no, duże no, auto to powiem, tu jest, wiesz co, no tu można by było mieszkać, bo nie wiem, pewnie ma jakiś schowek jeszcze chłodzone poduszki, masaże. Coś byśmy tu powłączali, patrz, nawet możemy włączyć zapach. Masz to u siebie? Nie, to już się pojawiło chyba, trzymać trzeba? Ją gdzieś tam? Bieramy sobie. Już powinno nam psikać, możemy sobie zmienić nawet ten rodzaj tego zapachu, więc chyba będziemy się nawracać i pojedziemy sobie do testowania, ale już nie ale samochodu. To czekaj, to tam zawrócić? Myślę, że tam na końcu, jak ten, to już, chyba, ale że chcesz jeszcze... Nie, no znaczy wiesz co, gdzieś, no... Gdzieś jeszcze coś, tylko stricto powiedz mi, żebym miał zamysł, gdzie będę idę. No czekaj, w lewo, to zawróć się. I przejdziemy jeszcze raz po prostu tamtędy. Czy na autostradę, na tą. Tak, na dwupasmówkę. Na dwupasmówkę do firmy? Czy gdzie? Nie, pojedziemy w stronę Kortowa, w stronę. Boże, po krawężnikach, dobrze? Ale tam. Gdzie? I na Warszawę. Aha. W stronę Kortowa. I zrobimy sobie takie kółko na Warszawę, i pojedziemy już do naszego miejsca. Docelowego. Co ty żeś wymyślił, ty? No to wiesz, ja wiesz, korków nie mam, a mam tylko łapki, to wiesz. Czekaj, teraz gdzie mam jechać? Tu? Tam i tam. Jezus Maria. Człowiek, wiesz, całe życie po Olsztynie jeździ. No, właśnie, ale po obwodnicy nie, bo ty z drugiej strony, to rzadziej. No. Nie jeździłeś tak często tędy, więc... Tak jest. Czasami w Olsztynie ktoś tam, jak z Jarot, to ja jestem z Jarot, ja wiesz, tutaj to jest jakby dla mnie, wiesz, miejsce, gdzie ja się odnajduję, nie? Ale mam znajomych, kolegów, którzy gdzieś tam na Gutkowie czy na Redykajnych tych sprawach, za to, no oni wiesz, jak mają jechać na Jaroty, to dla nich mieli do miasta 60 km dalej gdzieś pojechać. A przecież chyba, ja przynajmniej mam taką opinię na temat jeżdżenia po Olsztynie, że gdyby nie te remonty i to wszystko, no to w Olsztynie nie ma korków. No nie oszukujmy się, 15-20 minut z sypialni Olsztyna gdzieś, czy z jakiegoś miejsca na obrzeżach dojechać do miejsca pracy w centrum, czy gdzieś, no to co to jest za czas? Niektórzy po 20 minut to z osiedla wyjeżdżają w większych miastach. Nie, no mówię ci, ja wiesz co, rano i po południu jadę z młodym do przedszkola i gdzieś 40 minut, no to za to, że na górki. Ale chyba tylko, że... za to, że jest dzisiaj najgorzej skomunikowany, jeżeli chodzi o tą dostępność, bo to w zasadzie jeden tylko, no dobra, jeszcze artyleryjską tamtędy można ale tam, tak? Wiesz co, jedziesz, tylko że tam jest tak, Wojska Polskiego całe zakorkowane z rana, Limanowskiego z rana jest zakorkowane, wszystkie dojazdowe drogi do tego są zakorkowane. Po prostu za to, że nie jest gotowe na to, żeby przyjąć taką ilość samochodów, wiesz? A tam u ciebie się budują cały czas? Cały tam jakieś kolosy się budują, tak jak ja to nazywam Titaniki. Mhm. I będą trzy takie Titaniki.
Także tam osiedli powstaje, gdzie tylko była zielona trawka, no to... No i ta nitka, w sensie ta obwodnica powinna tam dalej sobie tam jakoś pójść, tak, gdzieś jakiś, wiesz co, jeszcze trochę... powinien być kolejny gdzieś wiadukt, tylko jak ja tam gdzieś na spacery, czy gdzieś się biegało jeszcze w okresie przygotowawczym, to ja tam nie widzę opcji, gdzie, bo tam później masz tych trakcji po 14-20, czyli te tory się tak rozchodzą, wiesz, za dworcem głównym, że niby coś mają budować, ale co, gdzie, no, jak... logikę budowlaną i... Nie, zostawię to. Zostawmy sobie w Olsztynie, no, nie? Bo... Nie, wiesz, nie bawmy się w coś, czym się nie zajmujemy, nie? Nie, my się nie znamy, my nie wiemy, Olsztyn nie dajemy super. Pomysłów, tak. Wszystko jest z glancegalu, ufamy wszystkim, nie? Na pewno te decyzje są jedynymi właściwymi. Tak, przemyślane w 100% i przez nie tylko jedną osobę, tylko przez naście. To my już sobie powoli zmierzamy do naszego... No wiesz, no, przejechałbym się. Słuchaj, telefon, numer masz. Memory 5. Ten. Nawet możemy na zamiankę, to może tego twojego. Czy nie dajesz samochodu? Jest co raz dałem samochód, no. I żałowałem, bo brat pojechał do sklepu i już nie wrócił. W ogóle nie wrócił, czy? No nie, nie wrócił tym samochodem. Okej, okay, dobra. A to był, wiesz, Kadett GSI, ten taki, który kupiłem. Tak, wspomniany już przez nas. Tak, się. 16, którą kupiłem stricto przygotowaną do rajdów, ale nie miała siedzeń w środku, ani kluczyka. No ja tylko podniosłem, zobaczyłem maskę, biorę go. Przez licytację, samochód zabrany przez policjantów, także... no i sam go dłubałem wtedy. W firmie, gdzie pracowałem, bo to było 100 mil, jak był w trzeciej lidze, to wtedy jeszcze zawodnicy, nie wiem, czy słyszałeś, czy nie słyszałeś, musieli gdzieś tam dorabiać, bo wiesz, byli sponsorzy, ale oferowali w zamian pracę, tak? No i akurat ja tam pracowałem i w firmie, która, no, w budowlance, tylko że miała ciężarówki, jakieś koparki, wywrotki, takie, wiesz. No i tam rozliczałem kierowców, no i w międzyczasie, jak oni jeździli, to ja miałem czas, żeby podłubać w swoim samochodzie, no to jak ja go pierwszy raz odpaliłem, tam były zmieniane przewody paliwowe, siedzenie kupione gdzieś tam na auto, szrocie, do Korkucia to jeździłem codziennie po kilka razy, wiesz, żeby części kupować i zamieniać, nie? Jak go odpaliłem, jak on był w ogóle pusty, tylko z jednym siedzeniem, tam gdzieś masa 900 parę kilo, a waga, znaczy, a był zrobiony gdzieś na 160 koni wtedy przy takiej wadze, to sobie wyobraź, to kokard był, nie? To, ma to było tak, poczekaj, od tej strony BMW 5, wcześniej też 5, 3. Golf GTI. GTI. I później już była... Meganka. Z Meganka. I Kadety. Celica. O, jeszcze. Mitsubishi Colt. Przez jakiś czas tam jakaś renówka mała, Kio, ale to dostałem od trenera w Anglii, żeby się poruszać na jakiś czas. No i później przed Anglią to były te wspomniane wcześniej Kadety, nie? To prawo jazdy na jakim samochodzie robiłeś? Fiacie. Na Fiacie. Na Fiacie, kurde, pamiętam. Punto? Punto? Punto, ale to wszyscy chyba wtedy, jak Boże, jechałem, wiedziałem, że już jest, nie no, już musi być dobrze, już wracałem. Na światłach, to jak stanąłem i trzymałem sprzęgło, to mi noga tak chodziła. Co, za pierwszym? Udało się? Czekaj, za pierwszym razem, za pierwszym... Jak coś to wytniemy. Nie pamiętam, czekaj, bym musiał spojrzeć na aukcji na ruskim eBayu, za ile i kiedy kupiłem, wiesz? Okej, okay, dobra, wszystko jest. W prawo? Możemy w prawo. W prawo. No. Przez Bartę przejedziemy. Także... Słuchaj, z okolicznych miejscowości jeszcze Bartąk nie ma drużyny piłkarskiej. Może Piotrek Skiba, Four Keepers, o, Bartąk. Masażystkę mamy. Masażystka już jest. Prosto? Tak, prosto. Jedziemy już do miejsca, ja Cię będę prowadził, podpowiadał jak nawigacja. To w Mercedesie, nie? Hej Mercedes. Hej Mercedes, właśnie, no, fajna sprawa. Coś też właśnie, hej Mercedes, powiedz mi jakiś kawał i coś tam mówi, nie? Też było, ale tego nie będziemy też. Nie, powiem Ci, że... Kurde, nie brakuje takiego. No, fajnie, że jest coś nowoczesnego, ale można połączyć się mobilnie z telefonem
i przez Google sobie też z nim rozmawiać. Nie? I czasami wiesz, już też w drugą stronę dużo się dzieje tych touchpadów, tam na kierownicy dwa, tutaj jeden, to fajnie jest, bo wiesz, te oświetlenie, ambiente tutaj, te kolory, to wszystko można zrobić, ale a na fotelu pasażera odnajdujesz się, czy jednak jak jest jazda, musisz jechać, chcesz gdzieś zawieźć czterech kolegów, jedziemy na turniej albo na spotkanie biznesowe. No nie siedzę, nie? Zazwyczaj nie, wolisz prowadzić. Każdy wolę ze mną jeździć, nie? Okay. Czyli też ma... Nie dość, że szybciej, to... Okej, okay. No i no pewnie, no. Wiesz, bezpieczniej. Bezpieczniej. Z Piotkiem jest bezpieczna jazda i dlatego do domu wracamy i idziemy. Z punktu A do punktu B, z punktu B do punktu A. Także... Wiesz co, tata mnie też, że ci wejdę w zdanie, tata mnie też uczył troszkę jeździć, bo był zawodowym kierowcą, też pozwalał mi jeździć z ciężarówką, którą miał, także jeszcze, ale to się wytnie, bez prawka, pozwalał mi gdzieś na żwirowni jechać, prowadzić ciężarówkę, wiesz, tu miał jeszcze taką ładę, nie pamiętam, 1250, coś takiego? 1400? Ja Niwę tylko znam. Niwę to taki terenowy. Tak? Nawet wiesz, że jest Lada Niwa teraz. Nowa? Nową Niwę. Najtańsze auto z napędem na cztery koła. Nowe. Ty, nie wiem, czy nie słyszałem tego... Ona by chciała takiego, wiesz, crossa, co by mogła wjechać w ten. No to Niwa. No też, no. Tylko że pewnie by trzeba było ją przerobić. No ale to też pancerny ruski. To taka biedniejsza wersja G-klasy. Możesz jej to w ten sposób... Aha. Może się uda. Próbuj. No, to mój tata miał taką błękitną Ładę i też nią pozwalał mi jeździć, wiesz, jak już byłem na kursie, że siedział, poprawiał, Piotrek, kręcę na tym, tu trzymaj, pasy zapnij, wiesz. Teraz to ci samochód nie pozwoli ruszyć bez pasów, nie, bo ci zacznie pikać tak, wszystko. To denerwuje bardzo. Nie, no teraz motoryzacja poszła tak do przodu, że teraz to... No oby drogi, nie? Oby drogi, bo dzisiaj zobacz, jak do Gdańska, do Warszawy jeździmy, już nawet nie chodzi o czas, o prędkości osiągane i tak dalej, ale to jest najważniejsze. A jednak no, kiedyś jeszcze, dzisiaj mamy tam te portale społecznościowe, to wszystko widać od razu. Kiedyś otwierałeś Olsztyńską, no i oczywiście poniedziałek, sport, okej, okay, ale nie raz, nie dwa na głównej stronie wypadki i tego jest mnóstwo, no bo no, nasze drogi w lewo. Nasze drogi, no dojeżdżałeś do Morąga tylko pół roku, ja trochę dłużej, trener Żukowski kilka lat, no przecież ta droga, no to jest naprawdę psychicznie, wiesz, zima, na trening jechać, tu ślisko. Niebezpiecznie. Naprawdę, to tak... Dlatego, nikt o tym nie myśli, bo się tak, tam w lewo, jakby jak przyjmujesz to tak na tej zasadzie, nie? Jeździmy na treningi i po prostu jeździmy, nie? Tak jest, ale kiedyś do Ostródy też ta droga wymęczyła bardzo. Nie, strasznie. Dzisiaj można przelecieć przez Olsztynek. No i właśnie już... tak latam do Gdańska, czy tam wiesz, do rodziny, czy gdzieś to przez Olsztynek szybciej i no tak, bezpieczniej tak. Przede wszystkim, nie? Pojechałem ostatnio też na rehabilitację, mówię, dobra. Przez rok nie jeździłem przez tam Gietrzwał, że mówię, dobra, jadę ty. No akurat, no, halt. To punktów masz? Cztery. Cztery, bezpiecznie. No, bezpiecznie. Przecież nie wiem, czy z tymi, wiesz, nowymi przepisami. No tu szybko może się to... No, tylko że teraz ciekawe, czy zastanawiam się, czy te cztery punkty, które teraz mam, to jeszcze działają, że przez rok czasu, czy... Słuchaj, nowy ład, tego nie wiesz, no to nieodgadnione jest, nie? Ty. A powiedz mi, w autobusie z Tomilu? Co? Bo anegdot, no nie damy rady dzisiaj, tak jak mówisz, musielibyśmy tutaj spędzić to dalej. Pojechać sobie, ale... Ty raczej byłeś z tych, albo inaczej, czy dało się w ogóle w autobusie z Tomilu wyciszyć przed meczem, no, jak jechaliście? Tak. Tam się nic nie działo, stricto jechaliśmy, wiesz, z misją. Czekaj. W autobusie z Tomilu się nic nie działo. Nie. Piotrek. Kurę. Nie ciągnij mnie za język, to. Dobra. Wiesz, w przysłowie, co się stało Vegas, zostaje Vegas, no. Okay. Nie, no wiesz, no na pewno... Ale kto tam największym wodzirejem był? Oj. Wiesz co? Jak chciałeś jednak przysnąć chociaż na chwilę? Z każdym sezonem, znaczy nie, to ktoś inny, no przewinęło się za mojej kadencji i tych podróży, tych spełnionych kilometrów. Kilogramów też? Kilogramów też, ale już? Kilometrów w tej skrzynce w prostokącie, to było, no, Paweł, Kasik, Krzysiu, Filipek.
Były czasy, że oni we dwóch byli. Czekaj, Suchy jeszcze wtedy. Jeszcze był później Paweł Kaczmarek, który udawał DJ-a. No to nie wiem, czy kojarzysz. Taki z Korony Kielce przyszedł chłopak lewonożny. Leszczu, no to... Działo się, czyli działo się, było wesoło. Czyli ja człowiek chciał w tym nie chciałeś spać, nie chciałeś słuchać muzyki i czytać książek, bo chciałeś uczestniczyć w tym, co się dzieje wokół. Ja się wyciszałem. Czy byli trenerzy znowu tacy, którzy pozwalali na to stricte, bo też tych trenerów się trochę wszystkich trenerów pozdrawiam, każdy jest człowiekiem niewyrozumiały i większość z nich grało w piłkę, także... Dobra, to jednego, za którego było najweselej. Czekaj, za wszystkich było wesoło. Znaczy wesoło po wygranym meczu. Oczywiście. No, oczywiście. Po wygranym meczu, wiesz, zawsze jest też łatwiej, ale ja atmosfera... Ja to byłem cichy, ja to wiesz, że nie jestem jakiś taki medialny i w ogóle nie lubię śpiewać, ale po 12 no czasami hajpa się zaśpiewało, no to wiesz... No najgorsze to jak wiesz, jak prawo. Jak ten mecz jest wygrany, no to ta atmosfera jest fajna, ta droga mija szybciej. Najgorzej faktycznie. A że w Sumilu cały czas wygrywaliśmy, także sobie wyobraź. No. No właśnie, jak te cierpienia są, bo musisz tak. Pod Dekatlon idziemy czy gdzie? Będzie taka droga w prawo i tam sobie w nią skręci, tak? Co tu? Ta w prawo? Chyba ta. Następna, czekaj. Chyba ta. Emil. Tutaj. I powiem ci, że ciekawie, piękne czasy. No, z Nowego Sącza wracać w ciszy przez tyle czasu, z Legnicy tam 25 sobie... chłopa w autobusie, no nie da się, więc nawet... Ty, tak. Bramki pomiarowe. Piotr, stajemy na górce. Tu? Stop. Dobra, Piotrek, zadanie, o którym już rozmawialiśmy, odległość boiska 105 metrów, 6 stref, wsiadasz do samochodu, dostajesz pytania, dobrze odpowiadasz, jedziesz dalej, źle, czekasz na kolejne pytanie i dopiero po dobrze udzielonej odpowiedzi możesz ruszyć. 6 stref, dojeżdżasz do końca, gol, kończymy czas. Szkoda, ale dobra, wszystko jasne, a ja będę jeszcze lepszy, podniosę sobie poprzeczkę i pojadę ten odcinek w łapkach, bo cały czas moje życie było na odcinku 105 metrów, także trzeba trzymać. Powodzenia. Dzięki. Siadam. Uho, człowiek z miasta. WMZPN. 3, 2, 1, start. Ile koni mechanicznych ma auto, w którym właśnie siedzisz? 286. Jedziesz! Kto strzelił ostatnią bramkę na 100 milu Olsztyn w Ekstraklasie? Grzegorz Lech! Jedziesz! O Jezu! Matko! Dawaj! W jakim mieście swoją siedzibę ma koncert BMW? W jakim mieście siedzibę ma koncert BMW? Może w kraju, w Niemczech! Może być! Jedziesz! W jakim klubie obecnie występuje twój przyjaciel Janusz Buchholz? Deko jest dobre miasto! Jadę! Jedziesz! Jaki rozmiar kół ma auto, które właśnie prowadzisz? No pewnie, że 20. Co? Kurde ty! Jakie, dawaj ty! Jesus Christ! Pięknie! Dziękuję. To i co? Bez pomocy, bez żadnego kółka ratowniczego, wszystko jest pięknie i... Pewnie Hubert Urbański by mnie pogratulował, no. Także dziękuję. Piotrek, czas 47 sekund. Powiem ci więcej. Na razie jest to najlepszy czas ze wszystkich gości. Także Premier League. Top. Mówiłem, że będzie szybko. Mówiłem, no. Dzięki, Piotrek. Dzięki również. Fajny czas, fajna rozmowa. Mam nadzieję, że tobie też się podobało. Nie no, bardzo, bardzo miłe. Bardzo dobre doświadczenie, przyjechanie się takim samochodem klasy premium na najwyższych lotów. Także... Najwyższych lotów, no. Piotrek Skiba. Muszę chyba to gdzieś spróbować, może jakaś kooperacja nam z tego wyjdzie. Ode mnie jeszcze od firmy 4Keepers
najnowsze rękawice z kolekcji 2022-2023. Nowość. Nowość. Nie ma. Trzymamy. Mam nadzieję, że na jakiś szczytny cel uda nam się pozbierać od innych gości też coś fajnego, więc kiedyś to na pewno wykorzystamy. Dzięki jeszcze raz. Dzięki. Trzymajcie się. Nara.